Jak zrobić prostego smoka? Może być diplodoka. Przygotujcie sobie dzisiaj kartkę A4 w miarę miękki papier. I teraz, żeby wydobyć z niej kwadrat, zginasz ten krótszy bok do dłuższego od rogu. I przyciskasz. Zostanie nam taki mały prostokąt na brzegu kartki. Także również go zginasz i masz gotowy prostokąt do wycięcia. Tak, w odcinku. W każdym odcinku spotykacie pana smoka, który budzi graczka. I dzisiaj spróbujemy sobie właśnie takiego smoka zrobić. Tak, i macie kreskę po złożeniu, po skosie tego kwadrata. I teraz zaginacie kolejny brzeg do tej linii środkowej, tak żeby końcówka dochodziła do rogu. A drugi brzeg, zwróćcie uwagę, zaginacie w taki sposób, żeby na górze było troszkę przestrzeni. Tak? Starajcie się wszystkie te zagięcia dokładnie, precyzyjnie zgiąć. Poprawić jeszcze kilka razy. I teraz drugą stronę znowu zginacie do tej kreski, takie trójkąty. I tak jak Wam wyjdzie, nie przejmujcie się z tym, że one są troszeczkę nierówne. Ważne, żeby brzegi tych trójkątów były dopasowane do tej środkowej kreski. Tak. I wyszedł Wam taki kształt. Ja jeszcze sobie poprawiam te zgięcia, żeby nic mi nie wystawało. I teraz będziemy zginać głowę naszego smoka. I zwróćcie uwagę, że robię to w taki sposób, że zginam nieco za tymi trójkątami dolnymi, tymi drugimi. I robię taką kreskę. Wchodzi nam coś takiego. I jeszcze ogon, drugi trójkąt zewnętrzny. Również zginam i jego już dopasowuję do tej dolnej linii. To będzie nasz ogonek. I już mamy smoka. Pewnie jesteście zdziwieni, że to już smok. Ale zobaczcie, dorysowuję mu oko. Może to będzie smoczyca. I dorysowuję mu zęby. Albo jej. W naszej paszczy, która nam powstała z linii kartki. Jak macie kartkę dwukolorową, wtedy bardziej widać tą różnicę. Ja cały czas konsekwentnie trzymam się pomysłu. Ale tą drugą stronę sobie ozdobię troszeczkę pieczątkami, żeby się odróżniała. Tak, i na naszym ogonie jeszcze zrobię taki grzbiet smoczy. Żeby było wiadomo, że to jest smok i właściwie nasz smok jest gotowy. Tak, jeszcze szybciutko. Pieczątki dekoracyjne, one będą udawały łuski. Tak, żeby się bardziej odróżniła paszcza smoka od zewnętrznej części. I nasz smok gotowy. Także zapraszam do spróbowania. Jest bardzo prosty i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.